Cześć. Hej. To moja córka Ania, pierwszy gość. Będziemy nagrywać razem różne filmy. Tak, Ania się zgodziła, że będzie ze mną pracować w Pasjonaci Szczęścia TV, tak? Tak. I będziemy pokazywać tą taką szczęśliwą, radosną stronę życia, tak? No i super. I zaczynamy od takiego programu o afirmacjach pozytywnych, o tym, jak można pracować wewnątrz swojego umysłu, swojej głowy, tak? Na co dzień, kiedy człowiek idzie spać, może zaraz zaprezentujemy, jak to wygląda, tylko chcę najpierw wprowadzić do tego, żeby człowiek pozytywnie myślał na swój temat, żeby afirmował rzeczy, bo wiecie, że myśl poprzez słowo wpływa na czyn, czyli jakby na ciało. Więc jeżeli człowiek mówi i myśli o sobie pozytywnie, to później jego życie tak wygląda i może dołączyć do pasjonaci szczęścia, tak? Jeśli w coś człowiek wierzy, to dzieje się naprawdę. Dokładnie. To jest super mądre słowo. Jeśli człowiek w coś wierzy, to dzieje się to naprawdę. No i super, Ania, tak? I teraz takie ćwiczenie polega na tym, i to zachęcam, żeby robić sobie przed zasięciem, kiedy mamy ten pik myśli, żeby sobie zrobić taką medytację, że od literki A do literki Z, poprzez każdą jedną, myślimy na temat siebie, stawiamy słowo jestem i myślimy jakąś pozytywną afirmację. I my tu po kolei zaprezentujemy dla przykładu, jakie to mogą być słowa na swój temat, tak? Czyli po kolei ja będę mówił, bo jestem mężczyzną jako mężczyzna, a Ania jako kobieta, bo jest kobietą, tak? Dobra. I teraz pierwsze, tak? Zaczynamy. Jestem aktywny. Jestem aktywna. Jestem błyskotliwy. Jestem błyskotliwa. Jestem czuły. Jestem czuła. Jestem doskonały. Jestem doskonała. Jestem elegancki. Jestem elegancka. Jestem fantastyczny. Jestem fantastyczna. Jestem geniuszem. Jestem geniusza. Geniusza? Też jestem geniuszem, Ania. Tego się nie odmienia akurat, no okej. Okay. Jestem inteligentny. Jestem inteligentna. Jestem jednomyślny. Jestem jednomyśla. Jestem kochany. Jestem kochana. Jestem lubiany. Jestem lubiana. Jestem łagodny. Jestem łagodna. Właśnie tak mów, żeby cię słyszeli, tak? Łagodna, tak? Tak. M. Tak? Tak. Jestem mądry. Jestem mądra. Jestem naturalny. Jestem naturalna. Jest, no. Jestem szczęśliwa. A to zaraz powiesz. Nie wyprzedzaj faktów. Chociaż można sobie to wariacje różne na jakiekolwiek. Można sobie nawet tylko jedną powiedzieć afirmację pozytywną i to już będzie skutkować szczęściem. Dobra, skoczyliśmy na O, znaczy na N, jestem naturalny. Teraz O. Jestem na O. O, jestem obiektowa? Obiektywna? Wow, jestem obiektywny. Jestem obiektywna. No. To jest bardzo mądra cecha, Ania. Być obiektywnym i tolerancyjnym, tak? Tak. Dobra, jestem pomocny. Jestem pomocna. Jestem radosny. Jestem radosny. Teraz na sy. Ania wymyśli, no. Jest na sy. Jestem zabawna. Jestem spokojna na przykład. Jestem spokojna. Jestem teraz kochana. Teraz na ty. Na te. Jestem troskliwy. Jestem troskliwa. Jestem uroczy. Jestem urocza. Jestem wytrzymały. Jestem wytrzymała. Jestem zdrowy. Jestem zdrowa. Jestem... No co chcesz teraz? Już skończyliśmy. Można na każdą literę wymyślać ile się chce, tak? No, a jakbyśmy się spytali... A... Masz coś fajnego? Nie. Dobra. To teraz Ania, a jak... No właśnie, tak chciałbym się spytać ciebie, co sprawia, że jesteś szczęśliwa? Co to jest dla ciebie szczęście? Coś najlepszego na świecie. Tak? I kiedy jesteś szczęśliwa? Zawsze. Tak? Zawsze jesteś szczęśliwa, uśmiechnięta, radosna? Tak? Super, to tak jak ja, chyba masz to po tacie.
Tak? U nas to rodzinne chyba. Tak trochę jesteśmy tacy taki szczęśliwi, no. A. Julek! No, tam Julek, hej. Tak? Cześć Juleczek. No, Julek też dołącza pozdrowienia dla oglądających. Także słuchajcie, no to takie ćwiczenie, takie afirmacje. Spróbujcie, bo warto, uważam, że taka każda pozytywna myśl na swój temat będzie projektowała później to szczęście też na najbliższych i to, że radość, szczęście, miłość, to wszystko, co wypełnia nasze życie, można by to nazwać Bogiem, tym wewnątrz nas, ten Bóg w nas, przez nas się manifestuje w pozytywnych właściwościach, tak? No. O. Także co tam, Ania? Chcesz jeszcze coś powiedzieć do ludzi? Do pasjonatów szczęścia? Mamy basen na ogrodzie, mamy trampolinę, huśtawkę, domek plastikowy, grilla, mamy dwa koty w domu i następnym razem będziemy nagrywać filmik w basenie. Wow, musimy jakiś temat wymyślić taki na temat głębokości chyba i wody, co? No dobra, także pozdrowienia wszystkim pasjonatom, tak? Zapraszamy do dalszego oglądania. Mówię, pierwszy mój wywiad jest okej chyba. No to pa. Pa, pa. Pa.